sposób nagrywać. Dzień dobry moi kochani, witam was w tym specjalnym odcinku. Zajechała po mnie milicja, nie wiem czy widać, widać o tutaj w maluchu. Ale nie FSO, nie, to jest maluch JDM. I zobaczycie to w tym odcinku, jak można zrobić z malucha JDM-a. Pasuje to do tego kanału jak najbardziej, zresztą tu macie pierwszą rzecz, którą możecie zauważyć. Dobra moi kochani, zapraszam was do tego wyjątkowego odcinka. No i poznamy właściciela, który ma grubo narąbane pod sufitem. I rozpoczęcie mam, zapraszam. No co? Czas pokazać wam ten samochód. Nie, czekaj, tu echo jest. Echo, echo w samochodzie. Dobra mordy, to oglądamy tą furę. Ale echo, dobra, zapraszam. Czas przedstawić wam Bartosza. Bartosz, zapraszam cię. Zajmę kilka pytań. Jak wiecie, jest to seria samochody widzów, więc jest nasz widz. Widzu, opowiedz, jaki był pomysł, że zrobiłeś z tego JDM-a, który strzela ogniem? Ma tutaj sobie taśmę do pociągu, LEDy w środku i hard pass. Nie no, tak naprawdę jak się dobrze postarasz, to każdy maluch będzie strzelał. A jaki pomysł na takiego JDM? No po prostu nie podobał mi się oryginał. Szczery chłop. Szczery chłop. Powiedz, jeżeli chodzi o audio, co ty tam wsadził? Są dwa głośniki i soniacze jakieś tam, od Wujasa w ogóle je dostałem. I dwa od Forda Focusa rozbitego. Przydały się tylko głośniki, nie? A to można ciągnąć? No jeszcze nie można ciągnąć, bo to jest dla wyglądu. Dla wyglądu. Ale będzie przymocowane, że będzie można ciągnąć, ale mam nadzieję, że nie zawiedzie, jedyne co nie będzie mogło zawieść to brak benzyny na drodze. Aha, dobra, tylko słuchaj, a tutaj napaliśmy tu jakieś JDM? Albo 2JZ? A że stopiłem, byśmy wiesz, czy no, to może nie, ale z tyłu dlatego nie. Dobry patent, dobry patent. Słuchajcie, powiedz mi, co jeszcze w modyfikacjach wprowadziłeś? Nie wiem. No co, klepany resor, cięte sprężyny. A no tak, to jest gleba, której nie potrzeba, zapomniałem. A i ostatnie pytanie, pewnie wszyscy będą najbardziej tym zainteresowani, mordo. Jak zrobiłeś? Że maluch strzela ogniem. Jedziesz, wyłączasz zapłon, pompowujesz dwa razy gaz, włączasz zapłon i strzela. Każdy? To działa znaczy, każdy? No, poprzedniego miałem jakiś rok temu, też FL, 88 rok. Znaczy głównie strzelają eleganty na elektronicznym zapłonie, tak zwanym nanopleksie. Ale no, jak się dobrze postarasz, no to możesz zrobić odcinkę nawet na mechanicznym zapłonie. Sztos. Wczoraj nie zrozumiałem, co on powiedział, ale sztos. Sos szanuje Remaxa. Dobra moi kochani, słuchajcie. Mniej więcej wiemy wszystko o tym samochodzie, czego potrzebujemy. A i zapomnieliśmy o najważniejszym. Uwaga, tutaj brakuje cyk. Tak, szpileczki. Typowe szpileczki D1 z PC, które mam w GTR-ze. Ma coś z GTR-a. To się liczy. Moje mordy, przejdźmy może do jazdy. Zobaczymy jak tym się jeździ. Chyba to nas najbardziej ciekawi. Spróbujmy się tym przejechać. Mam nadzieję, że się zmieszczę. No i co, lecimy się przejechać. Teraz tak, mordo, zakładam, że sprzęgło mamy tutaj nie twarde. No. Dobra, odpalamy go. Czy jest zero? Tak, jest. Delikatnie gazu musisz dodać. Okej, okay, dobra, w porządku. Siedzi. Ręcznego nie ma. Ręcznego już jest spuszczony. Dobra, jedyna. Chłopie. O, ty nie ma wspomy. Nie ma. Najgorsze, że się nogami nie mieszczę tutaj. O panie! Toż to szatan jest w ludzkiej skórze. Wuja. Typa wbiłem bieg, chłopie, to szok jest, nie? To jest toż, to jest mistrzostw świata.
Naprawdę, bez jaj, chłopi, to jest mega zabawka. No. Czemu mi to olej pokazujesz niedolany? No właśnie, coś chyba czujnik się, wiesz? Czasami pokazuje, czasami nie. Ej, jest to realny sztos, jest to realny sztos. Nie wiem, czy tam w kamerze mnie dobrze widać, mam nadzieję, że tak. Walić to jedziemy pod prąd. Chłopie, co tutaj się dzieje? Ale bez słomy, to jest hardcore, nie? No. Teraz mamy już trójkę. Sasza, nie zawieść wszystkich. Gdzie to będzie? Teraz podaj, bo trójka. A nie, może? Czwórka. Czwórka, cholera. Musisz mocno. To jest dwójka. To jest... O, teraz masz trójkę. Panie, to ma takie wyczucie, że nie ma jak. To jest na chybił trafił. Powiem wam, że mega sztos. O, kurde, pojedziemy tamtędy, żeby wiesz. Kurwa, hamulec tak. Ty, lekki hamulec strasznie jest. No. Nie, hamowanie, powiem wam, że ze stówy na pewno jest ciężkie, zakładam, nie? Strasznie, trzęsie całą budą. Serio? No. Ale traciłem, wyjechaliśmy teraz w ciemność, czekajcie, podjedziemy sobie pod światło. O, ledziki mamy. Pokaż ty moje nogi, ja tam się ledwo mieszczę, co prawda. Ale chłopie, pa, na różową. Mówiłem, że JDM malu. Słuchajcie, Sasza trochę pojeździł. Powiem wam, że jest naprawdę mega sztosik. Naprawdę grubo. W ogóle tu mam Mustanga z 70, nie wiem czy powidać. Spróbujmy jakoś wrócić na nasze miejsce początkowe, bo tą bestią wyjedziemy na miasto, dlatego że no ja chyba jednak podziękuję z prowadzenia, odbiłem truje, nie wiem czy wy to widzieliście, odbiłem truje. Podziękuję z prowadzenia tego samochodziku, bo jednak wydaje mi się, że mógłbym zrobić nam tę krzywdę. Szczególnie, że hamować nie potrafię. Więc wrócimy na miejsce. Lecimy na miasto, powiem wam, jest mega sztos, zajebista zabawka, tylko mam za długie nogi i trochę jestem za szeroki, bo to się barki mnie jeszcze. Ale jakbym jechał w ten sposób, o tak o, nie? To naprawdę jest git. Dawaj, bo tu gazu. Idzie. Dobra, lecimy na drogę trochę pojeździć. Weź go wyhamuj teraz, weź go wyhamuj. Cześć. Moi kochani, ruszamy ku przygodzie. Jedziesz, dawaj, lecimy. Wyjazd ze strzałkami jest, nie? Tu w lewo i tam w prawo. Panie, to już to bajka nie jazda jest. Lecimy na miasto. Tak można jeździć na miasto. Myślę, że nie jedna Silva, myślę, że nie jedna S16 mówi teraz jasno i wyraźnie, no moje gruchy obsysają. Byku, powiedz mi, gdzie ten samochód można na co dzień zobaczyć? Powiedz, bo gdzie tam mieszkasz, z tą furą sobie żyjesz, ja latasz? Ja mieszkam w okolicach Elbląga. Okej, okej. Często bywam w Elblągu i tak sobie jeżdżę. Ogólnie teraz od tygodnia to jest moja taka daily car. Bo normalnie gdzieś ulicą, tak? Tak, ulicą ma trójką 1.9 na pompowtrysku, 105 koni. Ale wolę malutka, jakoś się przyzwyczaiłem. Ja, to naprawdę jest mega, nie? Tak. Ten samochodzik jest naprawdę mega. To wszystko zarobiście wygląda i ten wskaźnik, który wibruje, to po prostu... Jest naprawdę rakieta. W ogóle, jak ci się jechało maluchem? Bo słuchajcie, jaka jest akcja. Bo wy przyjechaliście tutaj do Olsztyna już około 9, nie? Tak, no. Bo założyliśmy, że coś się zepsuje. Nabraliśmy kluczy, nabraliśmy czegoś tam. Ale jak widać, nie zawiódł. Słuchajcie, no ja dostaję wiadomość o 9 ileś tam. Ja jeszcze na filmie byłem. Jesteśmy. I właśnie słyszę taki tekst. No, liczyliśmy, że się rozwali. Ale maluch nie zawiódł, bo maluch wiedział, że dzisiaj wystąpi u Saszki. Dlatego tutaj łapkę, komentarz i suba został, byku. Prawda? No w ogóle maluch ma klakson w ogóle? Panie, tu jest wszystko. Macie furorę robimy. Tu z ciekawości, tak jak tego, tu no. Masz ogrzewanie, włączasz tą bajką. Ogrzewanie? A tak, a tą drugą ssanie. O kurde. To jakie to bajery są, chłopie. W ogóle słuchajcie, mamy też nitro. W tym miejscu odpala się nitro. Ale nie będę tego, wiecie, włączał. Trochę strach. Bo się źle to skończy. Silnik wybuchnie. Marchewę robisz tak. Wyłączasz zapłon dwa razy. Wow, ty, dobre. Strzela. Grubo. Widzicie? Tak się wali marchewę maluchu. Nie ma pierdzielenia. Dzień dobry pani, dzień dobry. Tutaj pozdrawiamy panią
z S6, tutaj też pozdrawiamy widza, bo my się znamy. No. Pewnie, że tak. Jesteście w odcinku. Wiesz, taka fajną mamę masz, ja ci powiem, no. Pozdrawiamy serdecznie. Biku, tu gdzieś będziemy się zawrócić gdzieś, nie? Ale na kolejne, co dalej, no. Jedźcie dalej. Słuchaj, Biku, w ogóle powiedz mi, z jakimi reakcjami ludzie się spotkali z tym takim samochodem? Ostatnio jadę sobie po Elblągu, znam przeciwka jedzie policja, ja sobie w lewo, ona prosto, no i pomachała łapkę, pokazała. Czyli ludzie bardzo pozytywnie to odbierają, tak? Tak, no. A w ogóle powiedz mi, ile wyszedł cię maluszek? To znaczy, ja zapłaciłem za niego 4000 zł, trochę inaczej wyglądał niż wygląda teraz. Ale rozumiem, że to był jakiś dobry stan, tak? No, był dobry stan, no i plus dojazd do Warszawy z Elbląga, no to ogólnie wyniósł jakieś tam 4500. I rozumiem, że nie żałujesz tego, co widzę, tak? Nie. No, bomba, ja bym też nie żałował. Ogólnie zastanawiam się nad kupnem maluszka i wam mega polecam, przyjechałem się i to jest taka zabawa. W ogóle tutaj pozdrawiam The Collection, on też swojego malucha ma. W ogóle pozdrawiamy każdego posiadacza malucha. No, ty pozdrawiam, jak ktoś ma malucha, to w ogóle wiesz, łapa dla ciebie, tutaj przekazuję, bum bum. Tak. Nie no, jest sztosik, nie, naprawdę sobie mi się mega podoba. Kurde, nawet LEDy pomontował, audio jest zrobione. Nawet radio działa. Perfecto, prim sort. Powiem wam szczerze, że... O chłopie! Muzyka gra i o to chodzi! Dobra, teraz jest takie jeszcze jedno pytanie do ciebie. Te modyfikacje, które zrobiłeś, tam pomalowania takie sprawiły, to ci mniej więcej tak wyszło? Znaczy był taki ładny jak teraz, nie? Znaczy ja ogólnie nie malowałem jeszcze. A, rozumiem. Bo poprzedni właśnie cię malował. A, czyli to nie jest w planach malowania go, żeby się świecił. A nie wolisz go okleić na przykład? Okleić? No ale też bym musiał mieć ładny lakier, aż taki, tak mi się wydaje przynajmniej. Trochę szpachli w niektórych miejscach i idzie. Ale w ogóle chcę wam powiedzieć, że zauważyłem, że naprawdę bardzo małej rudej jest. Nie ma tu prawie w ogóle rudej. Nie, naprawdę jest zdrowy maluk. Ja szukałem właśnie do poprawek, a nie do remontu, bo poprzedniego jakiego miałem, no to kupiłem go za 200 zł tego maluka. Aha. Stał 11 lat chyba pod chmurą. Czyli nie polecasz tego, takich zakupów, tak? Znaczy fajna jest zabawa, jak ktoś lubi, ja na przykład lubię, no to robiłem go. Robiłem go ponad rok. Dobrze, że mamy tam warsztat, miałem się to robić. A, rozumiem. No to rok mnie do tego i wyjechał na drogi. Sprzedałem go i do tej pory gdzieś tam pewnie jeździ. Pewnie jeździ. Czyli uratowałeś jedno życie? Tak, tak. Mam kontakt z właścicielem teraz, zadowolony do tej pory. Ale wiadomo, był obniżony, właściciel tego nie chciał, podniósł go. A słuchajcie, w ogóle tutaj on chce go jeszcze niżej postawić. Musi być niżej. JDM. Dwa paluchy wchodzą i jeszcze chcę go, wiecie, poszerzyć szerokościowo, nie? Tak. Dystansy wstawić, no grubo. Robią w ogóle do malucha dystansy? Tak, są, no. To jest rozstaw 4x98. Chłop wie wszystko o tej furze i o to chodzi, to się szanuje. Widać, że to jest pasjonat, nie? To widać po prostu. I to cieszy mnie mega. Jest dobrze. Moi kochani, jak widzieliście, maluch to mega zacna fura i to mi się podoba w tym samochodzie. Jest to mega zarąbiste, więc słuchajcie, moi kochani. To jeszcze nie koniec tego odcinka. Pomijając, że wypadałoby, żebyś tu łapeczkę i komentarz napisał pod tym filmem i suba zostawił. Nie no, suba to już mam, to wam nie znacie do pewności. To, moi kochani, tutaj właściciel przygotował dla nas prezent, którego się w ogóle nie spodziewałem. I za chwilę dowiemy się, co to jest. Więc wyczekujemy na prezent. Zapraszam do tej niespodzianki. Jestem ciekawy, co to jest. Ja strasznie, nie? No dobra, Byku, zapraszam cię. No pokaż, co tu przyniosłeś. Co to jest? Płyteczkę moją. Ogólnie nagrywam sobie muzyczkę. Może ci tam będzie grała. Ein Engard. Jeżeli przeczytasz od tyłu, będzie mam pragnienia. O kurde. Ha, to jest zajebiste. Pragnienia, czajcie? Będę obczaję, żeby nie było. Mam 10 nusel. Wiecie, co się dzieje?
W Mustangu mam zmieniarkę na płyty. Czajcie bazę? Mam jeszcze. Mam tam płytę Szpaka i to będzie druga płyta. Jesteś na równi ze Szpakiem, jak się z tym czujesz. Dobrze. Dobrze, Byku? To się cieszę. Moi kochani, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję ci za prezent. Powiedz mi, czy polecasz innym osobom, żeby występować w odcinkach Samochody Widzów? Zero stresu, być sobą i pokazujcie, co tam macie. Dokładnie, kozaczek, więc jeżeli macie jakiś fajny samochód, napiszcie do mnie na Instagramie. Spokojnie możemy się spotkać. No i co, pozytywnie oceniasz? Pewnie, że tak. No ja to wytłumaczyłem. Luzik i zabawa, tak ma być nagrawany film. Totalny spontan. Był jakiś plan? Nie był w ogóle. I o to chodzi, o to chodzi. Dobra, jeszcze raz piąteczka. Wy też lecicie łapkę, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, buja!